body's a blessing, girl. I ain't trying to pressure her. No, 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 no. She messed with the temperature. Cześć, czołem. Witam was, kochane siorki, w kolejnym odcinku ze Skyrima. To już chyba 20 odcinek, aczkolwiek ostatnio się jebnąłem w liczeniu, więc nie jestem przekonany. Słuchajcie, płyniemy na wyspę odwiedzić kultowców, kulturowców czy innych typów w maskach, którzy mnie zaatakowali i chcieli zabić. Nie wiem, czy jeszcze teraz trafimy w to miejsce, czy nie, ale zobaczymy, bo to może być ciekawe zagadnienie. Dzień dobry, panie Gwardzisto. Nie poznaję cię, więc zakładam, że to twoja pierwsza wizyta. Tato, znaleźć gorsze miejsce do szukania pracy, ale w sobie chcesz. Pamiętaj tylko, że Krucza Skała to ziemia do góry. Już jestem? Nie wstaję. W związku z czym musisz przestrzegać naszych. Jakieś pytania? Pogadamy najpierw, to zobaczymy, co z tego wyjdzie. Rozumiem. Pogadamy. Losów naszej ojczyzny wcale mnie nie zaskakuje. Czarny błysk to stolica Morowic. Ja już jej zasadniczo nie odwiedzam. Chętnie przyjmuję towary, które stamtąd przypływają. Tak, nikt do końca nie wie, czemu nas najechali. Może chcieli zdobyć nowe ziemie, a może zemścić się za lata niedoli. Może i to, ale to nieistotne. Ważne jest to, że tysiące Dunmerów żegnało się z życiem, a je... Chyba nie. Klnę się, że znam to imię, ale nie umiem przypisać go do konkretnego. Chyba nie. Nie, wydaje mi się, że to imię jest jakoś powiązane z kamieniem ziemi. Ale nie umiem powiedzieć, jak to było. Klucza Skała była niegdyś... Zostawili miasto pogrążone w chaosie. Dobra, wiecie co? Już zacząłem się zastanawiać. Wy to... Wiesz, popiół nie pokrywa cały... Wy to chyba wszystko wiecie, więc... Jeżeli zamierzasz uszanować nasze prawa, włos ci z głowy nie spada. Nie, no tutaj chyba się nic... dziwnego nie stanie, czekajcie. Grobowiec. Tak, z buta wchodzimy do grobowca, no to ładnie. Dobra, wiecie co, nie, wyjdźmy. Wyjdźmy, może to na pierwsze to wejście do nowego miasta, do nowej lokacji, grzebanie grobów nie jest najbardziej fortunne. Aha, czyli wy śpicie. Tak zrzuciłem krzykiem, przypadeczkiem. Poczekajcie, no idźmy tutaj, zobaczmy co tu jest. Aha, grobowiec. Dobra, wiecie co? Wejdźmy tutaj. Jeżeli szukasz kompanii wschodnio-cesarskiej, to nie ma... Świątynia, no to może być ciekawa lokacja. Tutaj nigdy nie byłem, jak wiecie, ja gram pierwszy raz w Skyrima i absolutnie jestem tym wszystkim... Czerwone oczy, to jest wampir? No to ciekawe. Jakieś czary? Innowiercy nie są tu mile widziani. Hmm.
przybywasz z modlitwą? Bo tak? Ich składamy zmarłych. Okej. Okay. Zniesiono je uczcity. Tajemnicza wyspa, kurde. Niestety, ostatnio nie możemy korzystać z grobowca przodków od świątyni. Korzystamy z innych miejsc, by rozrzucać krzyk. Popielcami zagnieździły się w popiołach. Panie, wchodzę tam. Lugawiąc ich szczątki. Bierę. Bierę tą misję. Dziękuję. Powielce wspaniałomyślne z tej strony. Spoko, luz. Oto klucz, który otwiera drzwi do grobowca. To mnie nie interesuje. Popielce to bez duszy. Ja mam Libię, Lidzie, która będzie mnie strzegła. Słuchajcie, się nie boję takich rzeczy, panie. Smocze dziecię. Przepraszam. Przepraszam, Kali, już wróciłem. A musiałem porozmawiać z żoną. I robimy misję, ten grobowiec. Kali to jest. Wiecie co? Ja wyłączę sobie jedną misję, bo mi się pomylą. Mhm, jak może to wyłączę. I teraz mi się tylko jedno pokażę. O, ja przecież wiem gdzie iść. Czy to było gdzieś tam? Ja źle poszedłem. No tak, gapa pierwszej wody. Chodźmy, chodźmy. Tutaj? Ereczka. Łuczek. Wchodzimy, kurde. Zobaczymy, czy to takie ciężkie potwory. Oho. Na pewno nie jest ładny popielec. Jakie to są potwory? Złe są? To nie na mój level w ogóle. Kurde. Czy mam najlepsze strzały? Gotowe? Krasnoludzki... Dziesięć. Stalowa, 10. Mogę wziąć najlepsze, ale to widzę, że to niewiele zmieni, kurde. A nie byłoby je pojedynczo zabijać. Yeah.
Bez kitu, czy ja zawsze muszę wejść na takie moby, które są nie do pokonania dla mnie? Naprawdę ciężkie. Żelazna, oczywiście. Dobra, zróbmy tak, może się uda. Naprawdę, naprawdę, cztery takie potwory, które mi zabijały na kilka hitów. No tak, odporność na ogień to można już wziąć. Weźmy sobie krótkiej niewidzialności. Kurka wodna. Co tu się dzieje? Odporność na magię, uzdrowienie. A dobrze, bo tylko dwa się pokazały. O matko, dobra, teraz się chyba uda. Pomniejszego uzdrowienia. Kondycji. Czy mam jeszcze jakieś regeneracji? Dobra. Matko boska. Ja nie mam chyba żadnych mikstek, żeby się uleczyć. Z tym łukiem. Boże kochany, co się dzieje? Cool. Ja to zapisuję. Sorry, ale to... To chyba było gorsze od walki z tymi. Tam jest jakiś jeszcze z tym, Boże! Tam jest jeszcze jakiś typ w ogóle z podwójnym mieczem. Co to są za moby? Ah!
Boże, ilu ich jest? Bez... Ja nie mam... O Jezu! Ja... O... 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 Ja teraz spróbuję... Mam jakąś chyba... regeneracji... pomniejszej magii, lekkości stóp, kondycji. Nie, 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 nie! Może stąd uciec? Ja nie kumam już po prostu. To jest jakieś chore. Cztery zabite, a to jest jakieś są bydlaki takie, że... Zabili mnie znowu! O mój Boże! O mój Boże! Mikstury. Ale to nic mi nie da w ogóle. Się tego w ogóle nie ruszam nawet. To jest... To jest chyba nie do zrobienia, tego nie kumam w ogóle. Mikstury, kondycji, uzdrowienia. Patrz, go w ogóle nie ruszam. Praktycznie. A może by zrobić, zmienić broń. Słuchajcie, zróbmy tak, ja spróbuję to zrobić mieczem, bo to jest jakieś chore. To jest chore po prostu. Nawet nie mam potów, żeby się poleczyć. Dobra, czekajcie, mikstury. Coś tam jeszcze mam, spróbujemy. Ja nie wiem, co mam z tym zrobić. Jak to jest do przejścia dla mnie.
Bez kitu. Spróbujmy jeszcze raz. Nie mam mikstury. Odporności na ogień. Kondycji. Nie bardzo. Może krzykiem spróbuję. Ja nie wiem, co mam z tym zrobić. To jakieś chore jest. Jeszcze raz spróbuję. Dobra, słuchajcie, weźmy miksturki, bo tak, to będzie na pewno teraz dramat. Przez 60 sekund, trochę za mało. Celnego strzału się przyda. Regeneracji. Bez kitu. Ty, no ludzie, to jest popielce, to jest jakieś zło. Ja nie jestem w stanie ich na tym poziomie pokonać. Jeszcze spróbuję ze dwa razy, ale... To jest nie do zrobienia. Jeszcze weźmiemy ten lepsze strzały. Dobra, tych pierwszych pokonam na potach, tak? Powinienem przynajmniej. Połykam poty i tych pierwszych, ale właśnie, już się poty kończą. A tam są jeszcze cztery upiory, tak?
No wyjdź, dziadu. Zapisujemy. Zabili ją? Tak, na amen ją zabili. No tak też nie może być. Że oni ją zabijają na amen, a to jeszcze są cztery. Zajebiście po prostu. Kurczę, no zabili mi lidzie. Ja nie jestem w stanie tego zrobić. Nie jestem ekwipunkiem w ogóle. I ostatnia próba, no. Miksturki. Broń. Strzały lepsze. Miksturki. Potrzebuję tak. Celnego strzału. Odporności na ogień. Ciekawie, jeden zabity. Wow! Ewentualnie może, wiecie, zabić tych pierwszych. A potem... no nie wiem. Zabili mnie, no kurde, ja nie widzę, tego w ogóle nie widzę. Co tu się dzieje? Jeszcze raz, Boże. To są za silne moby jak na mnie. Ostatnia próba, słuchajcie. Dziady jeszcze, wiecie, podpalają, jak uderzą. Dobra. Teraz trzeba się trochę popocić. Co tu mamy jeszcze? Magię, lekkości stóp, regeneracji, siły. Wojownika.
zwiększonej kondycji. A jeszcze dwóch zostało, uzdrowienia. Czemu nie mogę zewu zrobić? Zewu. Mikstury. Na skąd one się wzięły? Jezus Maria, już nie mam mikstur chyba, nie uzdrowienia. Regeneracji, zdrowia... No bez kitu, to nie do zrobienia dla mnie jest. No nie, po mniejszej kondycji, po mniejszego uzdrowienia, tak? No to tyle. Tu jeszcze jeden jest? O Jezu, ja tego nie zabiłem. Boże, jakie to jest ciężkie. Dobra, tym razem ostatni raz. Tam dwóch już wali po prostu, to jest jakieś chore. To jest jakieś chore, słuchajcie. Nie mam potów. Nie, to jest jakaś jazda. Są wszystkie moby takie? To muszę wyjść wyposażony w miliard potów i wtedy może mi się uda. A tymczasem po prostu... Wow! Ja muszę stąd spadencjować. Po prostu tak się nie da. Tak... Czemu tak wolno idziesz? Aha. Tam zostałaś, Lidia?
Lidia, uciekamy, uciekamy stąd. Lidia, to jest jakiś koszmar. Wciąż tu jestem. Ty przodem, ja za tobą. Nie, 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 wychodzimy. Jakby się jakoś dało ich pojedynczo zabijać, to jeszcze rozumiem. To były, nie wiem, setki potów na przykład. To ja to wszystko kumam, ale tutaj nie ma tak setki potów. To jest jakieś po prostu miejsce absolutnie dla mnie na chwilę obecną, oczywiście nie do pokonania. Te lochy, popielce, to jest dramat i chyba na tym musimy skończyć. Nie podchodzę po raz kolejny. Jestem za słaby. Co tu jeszcze jest? Aha. Tak naprawdę nic tu nie ma. A jak pójdę tam, poczekajcie, zobaczcie, bo może tu są jakieś sklepy. Czy ja mam coś pokupować, nie wiem. Cierpienie? No nie wiem, nie wiem. Ja muszę pokombinować. Poszukać jakichś kupców. Może wrócić, słuchajcie. Może ja muszę, a może muszę dać te. Poczekamy do jakiejś tam, wiecie, x-dziątej i sprawdzę. Ja muszę pokupować potów, bo bez potów tutaj nic nie jestem w stanie zrobić, a ta lokacja, te lochy są naprawdę piekielnie, piekielnie, ale to piekielnie ciężkie, jak widzicie. Nie kłamie, nie oszukuję. Było mi bardzo miło, że ze mną byliście. Ja muszę sobie ogarnąć lepszy ekwipunek, lepsze poty i może wtedy podejdziemy do tej zabawy, a tymczasem Bogiem Lasem, moi kochani, moi wspaniali, dziękuję wam za oglądanie. Piąteczka, hej!